filozofia życia. No to chyba jasne jest. Filozofia absurdu. Śniadanie! Tamara je owiec, bo tamta już wyszła. Jak ktoś mówi, że coś chce, to znaczy, że fajnie, a jak mówi, że muszę, to znaczy, że chyba mu z tym źle. I dlatego ja w życiu, a nie było łatwe od początku, i tu też pominę szczegóły, chciałam sobie stworzyć takie coś. To jest naprawdę ciężka charuwa, ale to jest właśnie to, o co chodzi w życiu. I bo lubię porównania, to można spełznąć na fajną górkę, z której jest ładny widok, czymś, gdzie jest cisza, że nikt do mnie nic nie mówi, to zaczynam mówić sama do siebie. A że lubię się bawić słowami. Ja bardzo lubię robić na przykład obraz z jakimś podkładem muzycznym. Daje taki ładunek, że naprawdę można wiele tym powiedzieć. I raz kiedyś usłyszałam od kogoś, a nie jest to byle kto dla mnie, że jak ten ktoś zobaczył ostatnią scenę w jakimś tam bzdurnym filmiku, który zrobiłam, to miał ciary na plecach i właśnie nigdy nie myślałam, że zrobienie filmu o mnie zajmie mi 10 minut tak naprawdę. Wystarczyło jedno zdjęcie, bo autorka zdjęcia ma coś takiego, że jednym zdjęciem potrafi opowiedzieć całą historię życia mojego. I tak naprawdę to ten utwór właśnie Wieża Radości, Wieża Samotności, to nawet jak słuchałam go jako dziecko jeszcze, to strasznie jakoś na mnie działał. I niedawno doszłam do wniosku, że tak naprawdę tak w kontekście tych zdjęć profilowych, zdjęć w tle i tak dalej, to ja bym jeszcze właśnie musiała mieć na Facebooku coś jak utwór profilowy muzyczny. I to jest mój utwór profilowy muzyczny. No bo jakby się tak nad tym rzeczywiście zastanowić, że ta filozofia absurdu i w ogóle, i ten utwór profilowy, to no absurd, nie? W sumie. No to jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały.
mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Sprawdzę przy okazji też stan wody w warcie. Teraz na przykład nagrywam, chodząc po Mediamarkcie i wszyscy myślą, że jestem tajniakiem albo pracownikiem ochrony, bo mam jakieś kable na szyi i mówię do ręki swojej. Teraz na sobie. Nie chciałbyś wiedzieć. Dobra, wychodzę już z tego reala, bo w sensie, że M1, bo wszyscy się na mnie głupio patrzą. Aha, i zapomniałam dodać, że mam 42 lata.